Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steen Agent, czyli nastoletniego agenta. Ja jestem Shadow32, to jest Marek Poppe i musimy kapitana przekonać, aby nam podał jakieś hasło. Proszę powiedzieć mi hasło i miejmy to już z głowy. Okej, niech pan o tym pomyśli. Hej, przemów pan do mnie. Słychać mnie? Ziemia do kapitana, ziemia do kapitana. Jest pan beznadziejny. Gotowy do mówienia? Dobra, jeszcze poczekam. Gotowy do mówienia? Dobra, jeszcze poczekam. Jest bardzo przywiązany do krzesła. Spoko. Zamknięte. Zamknięta. Nie to, żebym się zdziwił. Miodzio, nie mam żadnego pomysłu. No okej. Powinienem bardziej uważać na gegrze. Będziemy wszystko sprawdzać po kolei. Chcę wam pokazać wszystkie takie teksty, które tutaj można wypowiedzieć. Picasso? Picasso? A to jest mapa mózgu. Mój dziadek miał kiedyś jedną. Zamieniłem się na joystick. Dziadek się obraził. Żaden z nich użytek, są zbyt tępe. Jaka pociecha z modeli? Szkoda, że to tylko modele. Nie ma powodu, żeby coś z tym próbować robić. Fajny helikopter. Dzięki, widziałem już bardziej miękkie kamienie. Nieco spartańskie. Zamknięte. Zamknięte. Zamknięta. Leży tu mnóstwo śmieci, ale nic interesującego. Niczego stąd nie potrzebuję. No okej, czyli musimy wydostać się, szukać gdzie indziej. Ruch nie za wielki, nie? Zamawiasz coś czy nie? Nie mam forsy. Dzisiaj za darmo. Poważnie? Poważnie. Chcę hot doga. Pudło. Pizzę. Pudło. Tosta? Pudło. Cokolwiek? Pudło. Nie, dziękuję. Nie jestem głodny. Czekajcie, muszę sobie... Dobra, musiałem sobie poprawić tutaj. Nie dam rady wypić tego wszystkiego. Może na koniec. A po co taki wybór alkoholi w obozie treningowym? Żeby ćwiczyć silną wolę? Właśnie. Kocham ją. Nie jestem złodziejem. Zresztą i tak jest pusta. Wątpię, bym kiedykolwiek tego potrzebował. Radio jak radio, ale antena jest chyba zrobiona z wieszaka. Wątpię, bym kiedykolwiek tego potrzebował. Radio jak radio, ale antena jest chyba A, zrobiona myślałem, z że ten... wieszaka. Dobra, muszę na dole pisze, co ten... To chyba drzwi do jakiegoś magazynu. Trzymaj się z dala od tamtych drzwi. Czemu? Nie twój interes. Po prostu nie dotykaj ich. Mówiłem, żebyś się trzymał z dala, nie? Okej. Dobra. Poszukajmy innego miejsca. Twarda ziemia. Mam wrażenie, że będę jej musiał jakoś użyć. Nie ma powodu, żeby coś z tym próbować robić. Nie dam rady się na nią wdrapać. Budowniczy za długo słuchał Pink Floyd. Nie mogę dosięgnąć. Ciekawe, gdzie podział się saper. Jakoś trzeba się przedostać, a ja wiem jak. To jest super. No i jak ja mam teraz wrócić? Ekstra. No tak, racja. Pikuś. Już po prostu. Dobra, wzięliśmy trawę. Zapomniałem ją skomentować. Raj dla fanów Woodstock, krokodyli i tych twardych babek walczących w TV o późnej porze. Wolę wodę. Super. Czasami czuję się zmęczony. Bardzo zmęczony. Wygląda na łatwy do wdrapywania się. Czy się tam wdrapałeś? Pytam, na górze. Złaź natychmiast. Zero reakcji. Głuchy czy co? A myślałem, że niebieskie ptaki zniknęły z naszego krajobrazu. Dobra, chodźmy dalej ścieżką. Mamy namiot. Nie potrzebuję snu. Elegancki, modny deseń.
nie mogę dosięgnąć. Rany, to może być jakiś skarb. Nie chcę go dotykać, można łatwo się skaleczyć. Jest zrobione z zardzewiałego drutu kolczastego. Okej, okay, tutaj więc nic więcej nie będzie. Chodźmy. No, a teraz jak brzmi hasło? Spadaj, żałosny śmieciu! Bądź grzeczny, albo płaskoczę znowu. Dalej to będzie przyjemność! Podobało się panu to, no nie? No wiesz! Dobra, znajdę jakiś inny sposób. Rambo nóż. Okej. Chodźmy tutaj może. Rozmawiajmy ze strażnikiem. Pożyczyłbyś mi to pismo? A czym ja wtedy będę zabijał czas? Możesz policzyć liście na drzewa. Jest tu 11 034 liści. Wow. Jaki nie. Raczej nie wywołuje odpowiedniego wrażenia. Co poza tym? Nie marudź. Tak trzymaj. Tak trzymaj. Dobra, idziemy tutaj. Ciekawe, czy ma wmontowany telewizor. Idziemy. Nie mogę go wyciągnąć. Rany, to może być jakiś skarb. No okej. Okay. Fajne podręczne narzędzie. Co to było? Mógłbym się nim bawić całe życie. No powiedzmy 5 minut. Mógłbym się nim bawić całe życie. No powiedzmy 5 minut. Wow, to łaskocze. Coś chyba niedograne kawałek. No ale dobra, idziemy ścieżką i wracamy tutaj. Kalejdoskop i strażnik. Co powiesz na cudowny kalejdoskop? Miałem kiedyś jeden, ale kapitan zobaczył, jak się nim bawię i zabrał mi go. Myślę, że sam go chciał, no wiesz. Jak dasz mi gazetę, dam ci ten kalejdoskop. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd go masz. I dobrze. Ale co, jeśli kapitan znowu mnie zobaczy? Nie martw się, jest związany. O, test numer 2, co? Jep. Dobra, dawaj. Granatę mu zabierzemy. Okej. To idziemy do kapitana. Jest bardzo przywiązany do krzesła. Coś jak te pisma dla kobiet, tylko że mamy karabiny zamiast perfum. Jest fajny, tak czy owak. Muszę być szalony, żeby go wkładać do kieszeni. Może się zdarzyć straszna rzecz. Przyniosłem panu coś. Nie dam się przekupić! Tak? A co z nowym, gorącym, kolorowym, specjalnym wydaniem Tygodnia Żołnierza? Och, daj mi to! Daj mi! Zrobię wszystko! Hasło. Hasło brzmi... Kawa! Powiedz je barmanowi, o coś ci da! Potem opowie ci o trzecim teście! Teraz uwolnij mnie! Pomyślę o tym. Idziemy do barmana. Kawa! Gorąca, nie? Aha. Kapitan powiedział, że opowie mi pan o trzecim teście. Znowu. No dobra. To rodzaj chowanego. Kapitan się chowa, a ty szukasz. Ale on jest wciąż przywiązany do krzesła. Ten człowiek i te jego gier przeżywa je bardziej niż powinien. Oszukał cię. Idź i sprawdź. Na pewno już się uwolnił. Ale zabrałem mu nóż. Jak mógł rozciąć więzy? Może odszedł z krzesłem przywiązanym do... Nieważne. Jakieś wskazówki co do miejsca jego ukrycia? Nie... Och, daj pan spokój. Nie, chłopcze. Graj uczciwie. Okej, okay, idziemy. Nie ma go. Ale za to możemy zrobić coś takiego. Przywiązałem linę do zawleczki. Mój patent na bombowe jojo. I szuflada. Mm-hmm.
37 przekleństw później. Zaglądamy. Co tam mamy? Wygląda na pigułki nasenne, chociaż nie mam pojęcia dlaczego. Dodajmy trochę przypraw. Pachną kryminałem. No i tak. Powiem wam, że jak pierwszy raz w to grałem, to grałem ten, z moim wujem w to. No po prostu, to była masakra, się wkurzyliśmy, uparliśmy, cały dzień graliśmy, żeby to przejść. A ten, po prostu tak trudno było, to są tak czasami nielogiczne rzeczy do zrobienia. Ale po kilku przejściach już większość pamiętam mniej więcej na pamięć. Większość. Mam rzucać mu okruszki wprost do dzióbka? Nie trafię. Dawaj, dziecinko, to wszystko twoje. Dobra. I do kieszeni. Teraz tutaj. Sobie trzeba tak zrobić coś takiego, nic nie naciskać. O, to żyje. Bierzemy kubek. Bo inaczej nie napełni. No, to teraz ścieżka i kantyna. Byłby z niego niezły Obi, to jest przyjaciel oczywiście. A po co ja go napełniłem błotem? To jakiś straszny nonsens. Puszczam ptaka. Co u licha? I podmieniamy kubek. Hej, nie jest pan spragniony? Pana kubek leży odłogiem. Ta, racja. No. No to idziemy. Nie mam ochoty ich przeszukiwać. Kapitan na pewno się w nich nie zmieścił. Muszę szukać gdzie indziej. Zamknięte. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Dobra. Więc tutaj już się pożegnamy. I zakończymy w tym miejscu. Znaczy się nie dokładnie w tym miejscu odcinek. Bo tutaj jeszcze do końca będzie jedna rzecz. Będzie jeszcze parę cutscenek. A pożegnamy się już teraz. Więc dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shell32. To był Teen Agent. Przeszliśmy dzisiaj wszystkie testy. Właściwie to zaraz przyjdziemy. I zapraszam do następnego odcinka już za tydzień. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Ty! Zdałeś! I nawet miałem niezły ubaw. Cieszę się, że podobają ci się nasze metody, ale przejdźmy do rzeczy. Muszę przyznać, już nie wierzyłem, że może być w ciebie jakiś pożytek. Nic osobistego. Mam nadzieję. Ale przyniosłeś nam szczęście. Nasi ludzie dowiedzieli się, że pewien przeciętny biznesmen, niejaki Ciąg Wajan, wydaje forsę jak szalony, na jakieś dziwne materiały. Związane są z tym trzy bardzo podejrzane rzeczy. Płaci gotówką, co jest co najmniej bez sensu w erze kart kredytowych. Po drugie, jeszcze pół roku temu nie był tak bogaty jak jest dziś. Po trzecie, diabła mu 100 kg saletry. Może to jakiś dziwak? Może. Jednak chciałbym, żebyś przyznał się jakoś do jego posiadłości i rozejrzał się co nieco. Co ty na to? No nie wiem. Obiecuję, że po twojej misji zrobię cię oficjalnym tajnym agentem. Słowo? Moje słowo honoru. Okej, jestem gotowy. Chciałem się udać. To mała wioska, nie znajdziesz jej na wielu mapach. Ale przed wyjazdem dam ci specjalne wyposażenie agenta.
Szkoda, że latające buty są właśnie wypożyczone. Rękawice Omega Mocy też się skończyły. Właściwie to mam tylko specjalny super klej. No, ale lepszy ryc niż nic. Powodzenia.